Witam wszystkich działkowiczów. Chciałem pokazać po długim czasie, bo już czas zerwania słonecznika się zbliża. Chciałem pokazać Wam, jak działa nawóz z pokrzywy, tak zwana gnojówka pokrzywowa, na wzrost roślin, ich rozwój, no i szybkość wzrostu. Tak jak wstawiłem zdjęcie do swojej oferty na Allegro, na Elixie, że tam pod koniec maja wzrost przyspieszony był tej rośliny, czyli tego po prawej stronie słonecznika. Po lewej stronie nie był podlewany gnojówką i nie był pryskany. To w tym czasie, 2 tygodnie później, zaprzestałem dozować tę roślinę, natomiast zacząłem nawozić tę. Dodatkowo dorzuciłem jeszcze trochę obornika gęsiego. W dyspozycji mam trochę tego nawozu i też podrzuciłem oba krzaki, żeby też równomiernie dać im szansę wzrostu. No i efekt jest taki, że słonecznik, u którego zaprzestałem dozowanie, jest ten. Słonecznik, który dostał po miesiącu czasu, czyli 2 tygodnie po zdjęciu, kiedy był mniejszy od tego poprzedniego, łeb ma taki. Jaka jest różnica w roślinach? Niby gdyby ten się nie ugiął, byłby troszeczkę większy, bo faktycznie go po kolejnym miesiącu, czyli koniec maja plus 2 tygodnie plus miesiąc czasu, on był już wyższy, gdzieś był taki, ten był niższy, pomimo że ten pierwszy dostawał nawóz, obornika nie było wcale jeszcze wcześniej. No to kiedy temu zaprzestałem, temu podałem, to przegonił go o jakieś 15-20%, jeśli chodzi o wzrost. Natomiast nie dostawał oprysku, był tylko podlewany. No i co się stało? Pierwszy, który dostawał oprysk, liście ma gładkie, elastyczne i ciemniejsza zieleń. Natomiast ten, który oprysku nie dostawał na początku, on nie dostawał w ogóle oprysku. Muszę uzupełnić, poprawić się. Liście ma w tym stanie. Nie wiem, czy to jest robak, czy to jest obijanie się o coś innego, o inne słoneczniki, bo były silne wiatry. Natomiast pomimo że oba są szorstkie w dotyku, to te liście wydają się być bardziej elastyczne i niepodatne na złamania, na zgięcie, tak jak w przypadku tego. Dlaczego tak się dzieje? No, roślina dożywiona została dolistnie. W pierwszej fazie, która jest fazą najważniejszą, tak jak i u człowieka, faza wzrostu, dostała witaminy i inne minerały, które spowodowały, że liście są, czyli cała roślina, do pochłaniania tego światła i wytwarzania substancji wzrostu, jest w stanie wzorowym. Roślina, która nie dostała do listni odżywiania tylko poprzez glebę, jest w słabej kondycji. Natomiast spójrzmy, jak wygląda. No bo to, że słonecznik jest większy, gdyby się nie wygiął, by był wyższy, to, że słonecznik jest większy, jakby to nie ma znaczenia. Ważna jest ogólna kondycja rośliny. Może być roślina zdecydowanie grubsza, ale słabsza. Chociaż moim zdaniem jedno wyklucza drugie i w sumie nie wiem, dlaczego ten w późniejszej fazie przegonił tego, który już nie miał od momentu zdjęcia, po 2 tygodniach już nie miał dolistnego i nie miał, nie był podlewany tą substancją, tą gnojówką rozcieńczaną 1:20. Nie wiem, dlaczego on przystopował we wzroście. On powinien równo tak samo ciągnąć, pomimo tego, że miał też na obornik gęsi. No ale spójrzmy orientacyjnie, jak wygląda. Ja pokażę na... Tu widzicie, nic nie jest robione, nie mam na to czasu zupełnie. Spójrzmy na wielkość, na grubość łodygi, tu na przykładzie paznokcia. No. Taki trywialny przykład, średnica tego, żeby nie podsądzić, średnica tego, to jest gdzieś koło 3 kroci, 3 kroci większa. Ta roślina, gdyby nie dostała gnojówki, to podejrzewam, że urosłaby tej wielkości, tak jak tu słonecznik, jeden z wielu pestek, które wykluły się, jeden z trzech i wzrostu już nie zdobędzie.
dlaczego wzrostu nie zdobędzie? Bo słoneczniki sadzi się ponoć co 80 cm w rozsadzie i między rzędziach co 80 cm. Tu mamy słonecznik, który też był podlewany i też był opryskiwany, tak jak wszystkie inne. Tutaj w mojej małej ogródkowej zagrodzie im więcej miejsca ma słonecznik, tym ponoć potężniejszy rośnie. Natomiast eksperyment polegał na tym, że pomimo, że on ma więcej trochę gliny przy słupie i więcej kamieni, no to wzrost zrobił niesamowity po dostaniu gnojówki w korzeń i w liście, przepraszam, on w liście nie dostał nigdy. Dostały wszystkie inne, natomiast ten nie dostał. No, natomiast no widać, tu stan liści jest zdecydowanie inny. Tu stan liści jest zdecydowanie inny, te, które dostawały, a ten, który nie dostawał, jest cały postrzępiony, poszarpany. Górne liście trochę są w lepszej kondycji, dolne zdecydowanie fatalnej. Zachęcam Was do zrobienia swojej gnojówki z młodych pokrzyw. Młode pokrzywy mają więcej witamin, więcej mają minerałów w łodygach, w liściach. Nastawy długoterminowe, nie kilkudniowe, bo to wyklucza jedno drugie. I używania tego zamiast preparatów ze sklepów, które nie są zdrowe. Zrobię filmik jeszcze, kiedy zobaczę, jak zerwę jeden, drugi łeb i zobaczę, który jest pełniejszy, chociaż pełniejsze pestki to raczej zasługa pszczół niż samego oprysku, ale zobaczymy, jak oprysk wpłynął na zapylanie. To dobrego dnia i do usłyszenia.